jest bardzo duża część mojego życia. Stary, jakie ci dawno nie widziałem, każdego dnia chcę być coraz lepszy. Jedną z takich moich motywacji freestyle'owych są na pewno turnieje, w których wszyscy bierzemy udział jako freestylerzy. Zawody są swego rodzaju bodźcem do pracy dla wielu z nas. A jak my tu rozkładam? Tu przyjdą materace? Tak. No tak jak tutaj jest mój materac. Kiedy od razu wchodzi się do takiej klasy czy pokoju, gdzie są zakwaterowani inni gracze, to zaczyna się czuć po prostu tą atmosferę rodzinną, która jest dość unikalna na zawodach. Piłka towarzyszy mi praktycznie zawsze. Nie ma tygodnia, w sumie nie ma nawet kilku dni, nie ma 3-4 dni, które wytrzymałbym bez treningu. Błaszki Freestyle Cup, czyli turniej organizowany cyklicznie co roku. Tak naprawdę to miało mnie nie być na tych zawodach, miałem nie przyjeżdżać na tydzień przed, jeszcze moja decyzja była na nie, ale zmieniłem zdanie i zdecydowałem się jechać. Tęskniłem za freestylerami. Tak naprawdę od początku, kiedy wszedłem na salę, to ten turniej był dla mnie wielką niewiadomą, bo jako takich przygotowań nie było do niego. Gramy, idziemy, trzeba. Wodę sobie tu. Kiedy wychodzę na trening, to niezmiennie od tych 4-5 lat, od których trenuję, uczucie jest takie samo. Idź tam na korytarz, Siltek, chodź, bo ja będę prezenterem, ja pokażę jak Siltek, ale ci jest zdarzy. Kiedy po prostu dotykam tej piłki, zaczynam sobie kopać, czy wrzucać ją sobie na kark, na głowę. Zawsze towarzyszy mi taka sama radość z tego, co robię. Na każdy turniej w sumie teraz czekam z takim wytęsknieniem. Zjeżdżają się zawodnicy z różnych części Polski i jest wtedy okazja do wspólnego spotkania się, do pogrania, do wymienienia się umiejętnościami i po prostu spędzenia razem weekendu. Dawno nie widziałem tak zróżnicowanego poziomu na turnieju. Garstka starych freestylerów i pełno nowych, początkujących. To tak po prostu jest z tym sportem, że jest dość specyficzny i zwykły człowiek nie ma za bardzo pojęcia o tym sporcie. Jest dość niszowy na tle innych sportów w Polsce, czy jakichś innych dyscyplin sztuki, bo freestyle w pewnym sensie zahacza na tę sztukę. Przybywa, nie wiem, no może kilkunastu zawodników na rok, z tego kilku się wykrusza. Nie jest to dużo, trenuje nas w dalszym ciągu kilkuset, 200, może 300 w całej Polsce. No, już jutro muszę mieć. No śpimy w klasach, szkole, ale mam materacę, super, że jest okej. Okay.
jechać, w sumie jechałem 10 godzin aż. No, ja już dzisiaj się piłki już raczej nie tykam. Pójdę spać, tak najlepiej się. Nie zakładam od razu, że przegram. Powiem ci, że może bym miał jakieś tam szanse, nie? Miałbyś, to sporo. No to nieuniknione jest to, jak na mnie trafisz, to nie mogę cię oszczędzić. Nie wiem, chłopie. O, wiśnik z pożytkiem, dobra. No i jeszcze nie poszedł, próbuję. Maciek Sleja, zgaszaj światło. Dobra, nie, ja idę się myć. Dopiero teraz idę się myć. Ale to zgasz światło. Nie myj się, chłopie, nie myj. Sobie zgasz światło. Pokazywanie zdrowego stylu życia. Promowanie tego. A nie jakieś chlanie, ćwanie i napierdalanie. Poziom był naprawdę wysoki. Spodziewałem się, że mimo wszystko na ten turniej przybyło sporo nowych graczy, których wcześniej nie widziałem na żadnym turnieju. Tak więc już na samym początku nie miałem łatwego zadania. I pojawiła się u mnie ta sceptyczna postawa, która zwykle mi się pojawia. I obserwowałem u siebie to typowe zachowanie, czyli docenianie własnych umiejętności. Właśnie w tym pomieszczeniu, w którym się rozgrzewaliśmy, rozglądałem się po wszystkich i widziałem po prostu naprawdę dobrych zawodników, którzy są na zawodach pierwszy raz. Widziałem swoich starych znajomych freestyle'owych, którzy poczynili naprawdę duży progres w większości. Nie miałem jakichś specjalnych planów na ten turniej, nie miałem ustalonych setów, nie miałem ustalonych przejść. Poszedłem totalnie na żywioł, no i myślałem, że zaprowadzi mnie to do jakichś dobrych wyników. Czytam grupy eliminacyjne. Grupa pierwsza. Stanisław Ościenny i Patryk G. Nie byłem do końca zadowolony z tego, co grałem, ale nie obserwowałem też po prostu moich oponentów. Nie wiedziałem, jak zagrali, więc nie miałem z czym sobie zestawić moich eliminacji. Ja w ogóle wygrałem to walkę. W 2011 roku, kiedy zaczynałem, to była ogromna presja. Miałem wtedy 13 lat. Stres był ogromny towarzyszący temu wyjściu na scenę, mimo że widownia to było 50 osób. I obserwowałem, że czym dalej się zachodzi, czym więcej pojedynków się stoczy na scenie, tym stres jest mniejszy, bo jest większe obycie z publiką, ze sceną. Pierwszą walkę gram z Rafałem Wisiewskim, który jest moim serdecznym przyjacielem. Zagraliśmy dobrą przyjacielską, bratobójczą walkę. Nie czułem presji podczas tej walki, bo Wiśnia jest moim dobrym przyjacielem i podeszliśmy do niej obaj raczej na luzie.
zwycięzcą, z kim Maciek ma Leja w battle? Co? Leja? Maciek Leja z kimś ma battle i ze zwycięzcą. No teraz właśnie widzę z Martenem. Leja. No to Martin albo Leja. Kolejnym moim przeciwnikiem w kategorii battle był Maciek Leja. Myśli i uczucia miałem mieszane przed tą walką i nie zlekceważyłem go ani trochę, bo wiem na co go stać. Nie był to jakiś tam przeciwnik, którego po prostu przechodzi się grając jakieś najprostsze rzeczy. Całego pojedynku byłem już prawie pewien, że odpadam i że kończę swój udział w tych zawodach. Zagrałem przeciętny pojedynek. Nadrobiłeś trochę. Maciek natomiast zagrał naprawdę walkę życia. Co? Szczerze bym ci powiedział, że nadałbym na Maćka. Stary, powinieneś wygrać, albo przynajmniej do grypy. Nie patrzę dlatego, że przegrałem. Co jest? Pięknie zagrałeś, słuchaj. Jakie ukłony w jego stronę, jest naprawdę jednym z najlepiej grających graczy młodego pokolenia i bardzo obiecujących, którzy mogą w przyszłości wiele namieszać. Ale przeszedłem do tego półfinału. Dowiedziałem się od razu, że moim przeciwnikiem w półfinale będzie Adrian Duszak, który jest zawodnikiem naprawdę topowym, jeżeli chodzi o polską scenę. Ciężki będzie ten półfinał. A ty wiesz na rewanż, nie? Przecież. Stoczył bardzo wyrównaną walkę z wicemistrzem świata Erlendem z Norwegii. Jest to naprawdę silny przeciwnik, którego szczerze mówiąc obawiałem się najbardziej ze wszystkich podczas tego turnieju. Uspokoiłem się nieco, posłuchałem dobrej muzyki na słuchawkach, wyciszyłem się trochę i podszedłem maksymalnie skoncentrowany do tej walki, dobrze się przedtem zgrzewając. Czułem się już pewnie. Wiedziałem, że mam szansę wygrać tę walkę. Adrenalina poszła w górę. Z każdą chwilą tak naprawdę czułem się coraz silniejszy w tym pojedynku. Kurde, uświadomiłem sobie, że naprawdę dla takich właśnie chwil trenuję freestyle football, kiedy ta adrenalina idzie w górę i mogę się poczuć swobodnie na scenie i pokazać to, co chcę pokazać publiczności.
2, 1. Adriana, finalistą właśnie Krystalika 2015. A kto będzie jego przeciwnikiem, dowiemy się już za moment, ponieważ na scenę zapraszamy Piotra Bujaka. Stanisława, ten turniej nie poszedł po mojej myśli, nie znalazłem się w finale. Ta walka, można powiedzieć, że delikatnie sprowadziła mnie na ziemię. Wielkie serce do freestylu, zawziętość prawdziwego spartańskiego wojownika. Wielka nadzieja polskiego freestylu. Człowiek, który zrobił chyba największy progres przez ten rok. Jest to, jak odkryłem, jeszcze większą motywacją do działania i do cięższych treningów, niż jakbym wygrał ten turniej, czy chociażby znalazł się w finale, co było moim celem numer jeden. Właśnie Crystal Cup, czwarta edycja i wydaje mi się najwyższy poziom. Jeden z najlepszych freestylerów młodego pokolenia, moim zdaniem, na świecie. Człowiek, który mimo młodego wieku już walczy w Polsce i w Europie o najwyższe lokaty. Stanisław Kościelny. 2, 3, 2. Na pewno będzie gorąco. Maski trochę życia, trochę życia. Na piękno tego sportu, po prostu. Za tymi umiejętnościami litry wylewanego potu. Setki, tysiące godzin na treningach. Wielkie brawa Adrian Duszak, bardzo wyrównany pojedynek. Remis. I jednak Marcin Kasparek zmierzy się ze zwycięzcą, czyli z Stanisławem Kościelnym w półfinale. No i Stanisław Kościelny w swoim trzecim wejściu decydującym.
5, 4, 3, 2, 1, jest zmiana. Ho, ho! Jeszcze wytrzymałościowo. Stanie. Naprawdę, tymi trzema matwami na końcu ty zaskoczyłeś. Dogrywki nie będzie, jak dla mnie stanie w takim razie. Nie słyszę cię. Miałeś takie na kontrolę głupie. Na aferze coś tam. Ślizgało mi się wszystko w górę. Nie stykało. Ale tam jest w ogóle chujowo się gra. No, światło. No ja co, battle? Myślałem, że aperem najlepiej dojebie i chuj. Światło. Najlepiej się zwracać jak najbardziej, ale nie da się. Nie da się, gdzieś światło napierdala w oczy jak... Był to najcięższy pojedynek w tych zawodach, ponieważ Mikołaj był uznany za faworyta Błażki Freestyle Cup 2016. Nie zagrałem idealnie, bo parę błędów się pojawiło, u Mikołaja również, ale co ma być, to będzie. Ja już swoje zrobiłem, osiągnąłem finał zawodów, taki był mój cel na te zawody. Tak jak mówiłem, Stanio Kościelny zaprasza na scenę. Szczaplinka, wielkie brawa, no to co nam dzisiaj pokazał, to ogromne umiejętności, spokój i opanowanie. No i bez respektu praktycznie podszedł do jednego z najbardziej utytułowanych polskich graczy. Może odliczmy od pięciu, tutaj zróbmy wielkie odliczanie, zobaczymy kto wygra. Poszedłem na żywioł. Nie byłem pewny swojej wygranej, ale miałem na nią nadzieję, więc towarzyszył ten taki dreszczyk emocji. Moje spojrzenie na te pojedynki tegoroczne na Błażki Freestyle Cup było zupełnie inne niż rok temu, bo nie zmarnowałem tego roku, troszkę trenowałem. Ta wygrana tak naprawdę może się okazać takim krokiem milowym w mojej przygodzie z tym sportem i może się okazać takim zakończeniem pewnego etapu na mojej drodze i rozpoczęciem się następnego. Mój sposób postrzegania pojedynków i generalnie postrzegania freestyle'u też się zmienił na przestrzeni tego roku. Jestem już troszeczkę innym, myślę, że troszkę dojrzalszym graczem niż rok temu, więc wyglądało to zupełnie inaczej niż w poprzedniej edycji. Jeszcze pokażę na to mieszkanie.